musi być poddanie, Filip! Filip Wiszniewski na drodze wojownika podczas gali KSW Epic. Przegrany niestety dzisiaj Adam Brysz. Powiedz mi przede wszystkim, mimo porażki, jakie to było uczucie zadebiutować w tej gali, gdzie są te trzy magiczne litery, jak sobie mówiliśmy? Nie no, spełnienie marzeń tak naprawdę, bo to jest coś fajnego i no cóż, no nie taki debiut człowiek sobie wymarzył, ale trzeba przyjąć na klatę to, co daje nam los, więc tutaj raz się wygrywa, raz się przegrywa, więc trudno, no. Trzeba zacisnąć zęby, robić dalej swoje i nie poddawać się. Adam, ja spytam wprost, bo ty jesteś zawodnikiem mimo tego rekordu w MMA, niezwykle doświadczony, bo ta baza judo jest naprawdę duża. Czy mimo wszystko to wszystko cię nie przerosło, czy po prostu co zawiodło w tym pojedynku? Kurczę, przerosło raczej nie. Wydaje mi się, że nie, no chyba, że to tak wyglądało, ale wydaje mi się, że po prostu no, Piotrek był tego dnia lepszy, trafił idealnie, więc to jest takie no, trudne to porażka boli, no i nie ma co oszukiwać. Bardzo, bardzo boli, więc tutaj akurat wydaje mi się, że pod względem mentalnym czy takim raczej nie przerosło, chyba, że tak to było widać, no to nie mi to oceniać, no ale w środku raczej nie. Nie wiem, jak wy to odbieracie, ale... Wiesz co, ja odbieram to tak, że po prostu polowałeś na złapanie poły, aby rzucić. Nie, bardziej ustawiać i tak dalej, wykorzystać tą judogę, że tak ten, ale nie było tak, że tylko i wyłącznie złapać i ten, tylko że ustawić, jeśli będzie okazja, to złapać i tam powalczyć trochę w klinczu. Ustawić to znaczy? Ciosami, kopnięciami, bo z Mojsą naprawdę dobrze to wychodziło. No tutaj podobnie, no nie ma co oszukiwać, no Piotrek po prostu bardzo ładnie, bardzo dobrze kopnął i potem pewnie ta walka już wyglądała jak wyglądała. Ja nie wiem, jak to wyglądało, więc nie mi to oceniać. No porażka boli, no nie ma co oszukiwać, serduszko boli, ale no, trzeba iść do przodu, zacisnąć zęby i nie poddawać się. W pewnym momencie doznałem takiej przerażającej myśli, czy ty czasem nie zostawisz rękawic w klatce, ale to chyba było mylne przeczucie. Nie, spokojnie, no dopóki organizacja będzie chciała, żebym walczył, to na pewno będę chciał walczyć. Wiadomo, teraz dużo ludzi będzie mówiło, że za szybko na takiego rywala i tak dalej, no ale ja byłem świadom i chciałem jak najmocniejszych rywali, więc tutaj akurat dla mnie to było idealne. No nie udało się, trzeba teraz przełknąć to i tyle, no ale nie było tak, że tylko i wyłącznie szedłem po judowie. No, jak dzieci twoje gdzieś odbierały ten cały twój cykl przygotowawczy, no pewnie wiedziały, że zbliża się coś wielkiego dla taty. No tak, wiedziały, że będzie walka i tak dalej, ale to nie, jakoś nasze życie tak wygląda, cały czas się kręci wokół sportu i szkoda, że tata przegrał, no ale niech wiedzą też, że tata potrafi przegrywać i mimo wszystko będziemy razem spędzać czas, mimo wszystko będzie wszystko dobrze, więc no nie ma co... Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Musisz oczywiście odpocząć, bo po prostu ci się to należy. Zapewne ciężki... No i mamy knockout. Mamy knockout Iwana Erslana na Chnitko. A pytanie brzmi, czy będziesz gotowy jeszcze w tym półroczu? Kurczę, no myślę, że na pewno, gdyby była taka możliwość, to jak najbardziej, ale zobaczymy, co da nam los, nie? Tak naprawdę. No ja... Tak naprawdę ja pewnie wrócę bardzo szybko do treningu, bo ja cały czas trenujemy, więc tutaj akurat nie ma takiej dłuższej przerwy, więc teraz może jakiś tydzień przerwy, no i będziemy dalej walczyć. No szkoda, że tak wyszło, no bo wiadomo, plany były inne. To ja tak podsumowując powiem tylko tyle, że jeśli te legendy o treningach Adama Brysza okażą się prawdziwe, jeśli uda się to przenieść na klatkę, to naprawdę nie mamy co się obawiać o emocje. No szkoda, że teraz to nie wyszło, ale nie ma co, no tak jak mówię, no nie ma co płakać nad tym, no w judo było podobnie, no człowiek trenował, chciał dużo osiągnąć, no czasem tak się zdarza, no i trzeba brać to, co jest i tyle, raz jest z górki, raz pod górkę i życie byłoby nudne, gdybyśmy cały czas wygrywali, ale fajnie jest wygrywać przede wszystkim, nie? Też nie chcę mówić, że po prostu coś u mnie nie zagrało, bo wtedy bym odbierał coś Piotrkowi ze zwycięstwa, no mega super zawalczył, mega super
to wszystko u niego wyglądało, więc kurde, no ja dałem się wszystko i w przygotowaniach i we wszystkim, więc nie mam sobie, znaczy no pewnie coś tam by można było poprawić, ale nie ma co jakby zwalać winę na to, że coś nie wyszło, po prostu Piotrek widocznie lepszy i tyle. Tak jest sport, on często uczy pokory, a ty prawdziwym sportowcem jesteś, tym bardziej, iż widzę, że nie szukasz tutaj żadnej z wymówek, także Adamie, no mimo wszystko liczę, że tutaj wrócisz do nas bardzo szybko i będziesz zachwycał nas tymi pięknymi rzutami, dobrą stójką, no i życzę ci zdrowia przede wszystkim, bardzo dziękuję za poświęcony czas. Jasne, dziękuję. Dzięki bardzo.